myślę, że wygraliśmy mecz z liderem, z dobrym zespołem, zespołem lepszym od nas. Wygraliśmy mecz szczęśliwie, trzeba sobie to prawdę powiedzieć. Strzeliśmy dwie bramki, mieliśmy przy dwie sytuacje, ale grę prowadził zespół gospodarzy. No myśmy w środę rozgrywali podobny mecz, gdzie myśmy grali, a przeciwnik strzelał bramki, bo myśmy mu strzelali bramki, brakło nam szczęścia, dzisiaj to szczęście do nas wróciło. Cieszę się, że mogliśmy zagrać na tak pięknym obiekcie, bo to naprawdę jest, tak jak mówiłem przed trenerowi, jak się wchodzi na taki obiekt, taką murawę, to aż miło grać. Mówię to w kontekście naszych obiektów tarnowskich, gdzie bywają dni, gdzie nie mamy gdzie trenować, musimy trenować na boiskach, które nie mają nic wspólnego z drugoligowymi jakimiś porównaniami. Są to boiska raczej A-klasowe, niestety spychają nas na trenowanie na takich obiektach. Dlatego cieszymy się, że mamy możliwość grać na dobrych murawach. No nie chwaliliśmy się tym, ale mieliśmy dzisiaj olbrzymie problemy kadrowe. Do ostatniego meczu upadło nam czterech zawodników. Środek pomocy i środek obrony. Znaczy prawy obrońca, stoper i dwóch środkowych pomocników nam wypadło. Graliśmy dzisiaj młodzieżą, mieliśmy tylko młodzieżowców na ławce. Tym bardziej to cieszy, że udało nam się wygrać, żeśmy to wybronili w końcówce. Gratuluję trenerowi trzech punktów w dzisiejszym spotkaniu. Jego zespół okazał się bardziej konsekwentnym od mojego. Mimo że mieliśmy nakreślony jakiś plan taktyczny, mieliśmy grać spokojnie, bez błędów z tyłu, czekać na swoje szanse. No i ta gra do przodu nam się układała, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie, ale niestety popełniliśmy katastrofalne błędy w obronie, które na tym poziomie no, nie mogły się przytrafiać. Jeżeli chce się myśleć o jakimś sukcesie, o zwycięstwie w meczu, to takich błędów nie wolno robić. A no, moi zawodnicy niestety dzisiaj takie błędy popełnili. Mimo że goniliśmy wynik, mimo że mieliśmy jeszcze swoje szanse, żeby jakieś punkty w tym meczu złapać, no to nam się nie udało. Zdobyliśmy wyrównującą bramkę. Na gorąco nie będę oceniał, w mojej ocenie nie było pozycji spalonej. Sędzia podjął inną decyzję. Wydaje mi się, że tu niestety popełnił błąd. Przeanalizujemy to spokojnie. Podsumowując, ten mecz pokazał, jak brutalna jest piłka. No niestety, w mojej ocenie, mój zespół dzisiaj w ofensywie rozegrał dobre zawody, a niestety pewnie głupie błędy i trzy punkty wędrują dzisiaj do Tarnowa.